Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić gołąbki. I będę robić gołąbki z kapusty. To jest kiszone liście kapusty na gołąbki, bez gotowania. Spróbujemy, to nie jest sponsorowane. Kupiłam tą kapustę pierwszy raz, zapłaciłam za nią. Tylko nie wiem czemu taka droga, bo 22 zł to kosztowało. I tu jest, już Wam mówię, jest napisane, że jest masa netto po odcieknięciu, odcieku, kilogram. Zobaczymy, otwieram przy Was, będziemy patrzeć, co to jest, ile tych liści tu jest, jak to w ogóle wygląda. Widziałam, specjalnie sprawdzałam na Allegro, jest ta firma, także podejrzewam, że u wszystkich też będzie. Pachnie, powiem Wam, bardzo ładnie. Widać to wszystko, bo chcę pokazać. Zobaczymy, ile tych liści tu jest. Widzę, tu jest jedna taka złożone liście. No. Ale pachnie bardzo ładnie, naprawdę. I drugie. Tej wody na razie nie będę wylewać. Tak, zobaczymy. Zobaczę, ile tu tych liści jest na gołąbki. Jak one wyglądają. Wy też będziecie patrzeć razem ze mną. Powiem Wam, że o, na przykład ten jest taki dość wielki. To ten głąb taki tutaj będę musiała powycinać. Zaraz policzymy, ile tu tych liści jest. 1, 2, ten jest trochę popękany. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. 2, 3, 4, 5. No, czyżby tylko 10 liści, to powiem Wam, że dość drogo to wychodzi. Ale zobaczymy. 6. Tylko takie widzę wielkie. 6. 7. Ten jest porwany. 7. 8. Ten też tutaj. 9. Słuchajcie, 9 liści za 22 zł. Czy ja to jeszcze raz kupię? Chyba raczej nie. Ale decyzję zostawiam dla Was. Także i będę robić farsz teraz do tych gołąbków. Już wiem, że mam 9 liści tylko. Co będziemy dawać? Ja jak zwykle zrobiłam ryż w swoim garku. Na 9 gołąbków to tak liczymy. Ja sobie tak policzę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No więcej. Chociaż to wszystko zależy, ile chcecie. Czy chcecie mieć więcej ryżu, czy mniej ryżu. No i teraz dajemy, jadam mięso mielone wieprzowe. 9 liści tylko jest. Za takie pieniądze? Tak, za takie pieniądze. No szok. Szok. To nawet świarki kapusty nie ma. No. Dlatego mówiłam, że więcej razy nie kupię. To się nie opłaca. Nie. Raz, gdzieś. Dwa, trzy, cztery, pięć. No i dam tyle mięsa. Powinno wystarczyć. Jak nie, to dam... To dam śnieg jeszcze... Pada. Tak? Śnieg pada u nas. O, mąż właśnie mówi, że... Dobra, zaraz zobaczymy. Zamieszamy to. Ja tutaj oczywiście dodam koncentrat pomidorowy. Ale to mówię... Ja pokazuję tak, jak ja robię gołąbki. Wiem, zgadzam się z tym. Każdy robi... inaczej. I dzisiaj zrobię gołąbki jak nigdy, ale dzisiaj zrobię gołąbki w piekarniku. W piekarniku będziemy je piec około 3 godzin na tylko na 160 stopniach. Słuchajcie, 150-160 stopni. Nie więcej. Będę je piekła specjalnie w garku takim żaroodpornym, przezroczystym. Zaraz Wam pokażę. O, w takim, żebym widziała, czy czasami kapusta mi się nie przypieka. I zaraz będę dawać przyprawy. Tutaj
jedynie co dodałam, jak żeście nie widzieli, to czosnek, ten co tutaj był, to przycisłam po prostu czosnek. Ja dodaję jedno jajko i tak jak mówię, to ja robię tak gołąbki, każdy robi inaczej. Do tego dodam sól oczywiście. Solą lepiej nigdy nie przesadzać, bo zawsze można sobie trochę dosolić niż przesolić, ale ja nie soliłam ryżu, bo wiecie co, ja jak robię w tej maszynie, aha, to co ja robię w tym garku ryż, to ja będzie w pierwszym komentarzu podpięty link, żebyście zobaczyli czym robię. To też nie będzie sponsorowane, po prostu ja kupiłam sobie raz garnek i mam święty spokój z ryżem. Nastawiam, raz, dwa się robi. Pieprzu też pieprzymy tyle, ile kto lubi. Pieprzymy, pieprzymy. Tak, już mój mąż pieprzy. Do tego dam papryki słodkiej czerwonej. O. Tak, za dwie łyżeczki papryki. One wtedy takie ładne są. O, za dwie łyżeczki papryki słodkiej. I dam też troszkę pikantnej papryki, wiecie, bym dała troszkę. Dobra, znalazłam paprykę ostrą. Także trochę damy jeszcze ostrości. O. No i będziemy to mieszać. I mieszamy. Porządnie. Zobaczymy, czy to mi wystarczy na tych 9 gołąbków. Tylko mówię, te gołąbki takie dość... Widziałam, taka pusta, taka dość spora. Teraz porządnie musimy to wymieszać. Ile mięsa do ryżu? Wszystko zależy, jakie chcecie mieć gołąbki. Czy bardziej mięsne, czy mniej mięsne. Możecie dać pół na pół. Ryż. Przykładowo dwa woreczki ryżu ugotowanego. Przykładowo na pół kilo mięsa. Też może tak być. Ja to widzicie, ja to już tak na oko. No. Chyba dam troszkę więcej ryżu. O, tak. Dam troszkę jeszcze więcej ryżu. Ale mówię, to wszystko zależy jak chcecie. Czy chcecie? Ja takich bardzo aż mięsnych po prostu nie przepadam za takimi aż fest mięsnymi. Wiem, że są ludzie, kobiety, które robią takie typowo mięsne. No mi jakoś tak nie za bardzo. Wolę jak jest jednak ryż, ewentualnie kasza. No żeby był jeszcze jakiś taki dodatek. O. No i dobra, wymieszaliśmy i będziemy teraz zawijać nasze gołąbki. Udamy łyżkę. Zawiję z wami dwa gołąbki, żebyście widzieli jak ja zawijam, a resztę po prostu zrobię poza kamerą, żeby nie przedłużać. Ale powiem wam, że no brzydno, nie za ładna taka pusta, no zobaczymy. Tu trzeba wszystko odciąć, o, bo to jest takie twarde. To też odetnę. Nie wiem, czy ta firma faktycznie ma tak drogie te liście, czy to tylko pani w warzywniaku sobie tak zażyczyła taką cenę. A za ile kupiła, to nie wiem. Zaraz wam pokażę. Duże liście, więc dość dużo tego farszu nałożę. Proszę bardzo, tutaj mam farsz, tu jest z tym, co żeśmy odcinali. Ja zaginam tak i później biorę listki. Tak. Troszkę przesuniemy, bo widzę, że tu jest urwany. O. I nie za ładne, wiesz Artek, te liście. O. Ja nie wiem, właśnie tak się pytałam tu właśnie, o, widzicie jeden gołąbek? Pytałam się właśnie widzów,
że nie jestem pewna, czy to pani z warzywniaka sobie narzuciła taką marżę. Wiesz, czy one faktycznie tak u producenta są aż takie drogie. Nie, to znaczy nalega. Aha, zobaczysz. No to idź zobacz. Możesz zaraz sprawdzić cenę, ile one... Widziałeś te liście, co nie? Zrobisz z tej samej firmy, żebyś zobaczył. I tutaj drugi też tak zawiniemy. Ta troszkę jest mniejsza i jest popękana. Ale jeżeli chodzi o zapach i spróbowałam kawałek kapusty, to jest dobra, to nie można powiedzieć. I teraz chcę wam pokazać tutaj garnek. Ten przezroczysty. Tutaj mam liście takiej zwykłej kapusty. Nie kiszonej, bo jest mało, więc nie ma co po prostu dawać. Oderwałam sobie od takiej zwykłej kapusty liście, żeby dać pod spód. O. I tak będziemy te gołąbki układać. Także ja robię dalej gołąbki, wrócę do was jak zawinę wszystkie. I już do was wracam. Wszystkie zrobiłam, chociaż powiem wam, na przykład tu był bardzo popękany liść, tu. No mam nadzieję, no 9 jest, wyszło. I zużyłam wszystko to, co sobie... O, zaraz wam pokażę. Także wszystko poszło. Dobrze obliczyłam. Ja sobie łyżeczkami zazwyczaj odmierzam na jednego gołąbka. I to takie dwie łyżki. I łyżka ryżu i łyżka mięsa. I teraz ja to będę zalewać zwykłym przecierem pomidorowym. Nie musi być to Hortex, jakikolwiek inny. Taki napój, przecier pomidorowy. To jest sok pomidorowy 100%. I teraz mąż był sprawdzić, słuchajcie, te liście. Bo ja za te liście dałam 22 zł. Tak jak wam mówiłam, tam pisało po odsączeniu, że jest kilogram. Aha, i spróbujcie swoje liście, bo wam zapomniałam powiedzieć. Ja je próbowałam. Moje są bardzo kwaśne i bardzo słone, także ja je opłukałam wcześniej. Także próbujcie. Mąż był na Allegro i mówi, że ile były, po ile w internecie były? Nawet. No, w internecie. Można kupić liście za 15 zł i 16 liści. 15 zł. Dużo taniej i dwa razy tyle prawie. I 3-kilowa główka kapusty kiszonej kosztuje 2 dychy. 3-kilowa, to by miała 27-30 gołąbków za 2 dychy. A, widzicie, ja sobie tak, no także... Masakra. Także masakra, tak. Słuchajcie, ja zawsze zalewam to takim sokiem pomidorowym, bo ja później mam ten sos z tego soku, mi się robi po prostu taki sosik pomidorowy. Nie trzeba po prostu robić oddzielnie w garku, bo tutaj zaraz to mięso mielone puści nam fajnie tłuszczyk i naprawdę ta kapusta, zmiesza się smak kapusty, to i ja uważam, że zawsze tak robię właśnie. Zalewam sokiem pomidorowym. I że mi dzisiaj nie będę piec, nie będę nastawiać ani na gazie, ani w garku elektrycznym, bo wiem, że nie wszyscy mają garnek elektryczny, więc dzisiaj będzie bardzo fajny przepis, bo wstawiamy to do piekarnika. Zakrywam i tak mu mówiłam, jeżeli z termoobiegiem, to tak 150 stopni. Jeżeli bez termoobiegu, to tak 160, ale nie więcej. Musicie zaglądać. Jeżeli zobaczycie, że kapusta się tylko trochę przypieka, skręćcie temperaturę, ale nie zmniejszajcie czasu gotowania. Około 3 godzin. W piekarniku zawsze jest dłużej, ale mówię, zwracajcie uwagę. Nawet jeżeli trzeba będzie, przykręćcie sobie nawet do 130 stopni. Ja na razie nastawiam na 160 stopni i będę gołąbki obserwować. A, i wstawiam do zimnego piekarnika, bo to jest szklane naczynie. Jakbyście wstawili do gorącego, to nie mogłoby się okazać, że wam naczynie pęknie. Także wstawiamy do zimnego piekarnika i od zimnego piekarnika to będzie 3 godziny. Jeszcze na chwilę muszę do was wrócić, bo muszę wam coś powiedzieć, bo może nie wszystkie pani wiedzą. Słuchajcie, nie nalewajcie do samego brzegu. Dlatego, że jak zacznie wam się gotować to w piekarniku, to wam wykipi. Przynajmniej centymetr, półtora centymetra musicie zostawić sobie od brzegu garka. Także to mówię, bo to się później nam podniesie i żeby wam nie wykipiało. O półtorej, dwa, nawet 2 centymetry sobie zostawcie. No, wyciągłam już gołąbki.
One już troszeczkę postały, żeby ostygły, bo były bardzo gorące. Widzicie, i też próbowały mi wykipieć. Zostawiłam jednak za mało tej przestrzeni. Tak mówię, no 2 cm trzeba zostawić. I teraz zobaczymy. Pachną bardzo ładnie. Zobaczymy, jak wyglądają w środku i jak smakują, prawda? Także wyciągniemy pierwszego gołąbka. Jeszcze jest gorący i zaraz zobaczymy. Tak wyglądają. Fajnie, bo tylko właśnie ja nie chciałam ich przypiekać w piekarniku, bo nieraz są gołąbki pieczone, ale ja nie chciałam. Ja wolę takie właśnie gotowane niż pieczone. Zaraz jakiś nóż weźmiemy. Ostry. Tak, i zaraz przykroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku. O. Mówię, jak one właśnie ostygną, moje gołąbki, to one się fajnie trzymają, a jak są ciepłe, to się tak rozwalają. O, proszę zobaczyć. Tak ładnie wypełniony gołąbek, jeden i drugi. I już Wam mówię, jak smakuje. Fajnie. Ta kapustka daje taki posmak taki kwaskowy. Tak. Kapustka daje typowo posmak takich kwaśnych gołąbków. Bardzo dobre. Naprawdę dobre. Także jak się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Także do zobaczenia. Pa, pa.